Pierwszym działaniem, które podjęłam, to był telefon do dziewczyny, która u mnie pracowała, do Tai, która przez półtora roku, prawie dwa lata u mnie pracowała. Przemiła, bardzo serdeczna osoba, która ma syna w wieku mojego syna i w zasadzie już drugiego dnia zadzwoniłam do niej i zaproponowałam, że pokój u mnie w domu na nią czeka, gdyby musiała uciekać, i czeka. Natomiast ona jest ze Lwowa, więc odkładają ten moment ucieczki. A poza tym zajęłam się trolowaniem. Trolowaniem. To znaczy, oczywiście pozbieraliśmy z moim kochanym, właściwie to on bardziej pozbierał niż ja, rzeczy z piwnicy, za małe ubranka dziecięce, jakieś łóżeczka, materacyki, pościele i tak dalej. Ja byłam tą siłą napędową, on pracował i zawieźliśmy to w Łodzi do urzędu. Natomiast ja troluję, to znaczy siedzę na Google Map, wyszukuję rosyjskich restauracji, tam znajduję kontakt na Instagram, napisałam swój osobisty apel do ludzi w Rosji, żeby po prostu informować ich o tym, co się dzieje, i piszę te wiadomości po około 30 dziennie. A widzisz odzew z tej drugiej strony? To są piękne restauracje, bardzo, powiedziałabym, takie robione na bogato, bardzo wystawne, z wielkim przytupem robione. Nie odpisują, przy czym ja nie piszę w komentarzach, tylko w wiadomościach. Nikt nie odpisuje. Wysyłam zdjęcia i wiadomości, ale to bardziej w formie apelu i informowania o tym, co się po prostu dzieje.